Na tym zdjęciu Państwo, tak, na rogatkach Płocka spotkać można zdublowane tablice informacyjne, jakie Państwo widzicie, sugerujące największe płockie atrakcje turystyczne. Nie wiem, kiedy one powstały, ale pewien jestem, że zawiedzą Rady Miasta. Na pierwszym miejscu, po lewej stronie, mamy nasze płockie wzgórze Tumskie. Trudno się z tym nie zgodzić, z tym pierwszym miejscem. Pozwolę sobie Państwu zająć te 5 minut, zresztą Pan Tomasz Kolinek mnie do tego zmobilizował. Natomiast dzięki niemu też jest to wystąpienie. Proszę Państwa, teraz o. Atrakcją turystyczną jest nie tyle wzgórze, co widok na nie. Jest niemalże na wszystkich polskich widokówkach. Ten skarb mamy od Pana Boga lub od natury, jak to woli, oraz od naszych przodków. Nie chcę tu poruszać kwestii, czy wszystkie te budowle tam na Tumach są ich ozdobą. Inwestycja w Tumy nic nas nie kosztowała. Kosztuje sporo utrzymania. Czy i tak dbamy o tę atrakcję turystyczną? Ci, co podróżują po Europie, po świecie, mogą potwierdzić, że są eksponowane miejsca, jak są eksponowane miejscowe atrakcje. Widoczne są z dużej odległości i nic ich nie zasłania. Najładniejszy widok na Tumie jest z Radziwia. Podziwiać go mogą na żywo ci, co przyjadą, przejeżdżają przez Radziwie. To są tysiące osób dziennie, chociażby kierowcy tirów. Sprawdziłem, jak to widać z okna samochodu. Wjeżdżać do Radziwia można z Dobrzychowa, Gór i Popłacina, to jest trasa krajowa 62. Jest kiepsko. To jest widok, proszę Państwa, jak się z gór zjeżdża tam od dawnej cegielni. To już troszeczkę gdzieś się coś pojawia ze wzgórza Tumskiego, ale sami Państwo widzicie, że to są dziko porastające drzewa i krzaki. Jesteśmy już bliżej Radziwia, nawet powiedzmy infrastruktura kolejowa, a w samym Radziwiu, tak jak i z każdej strony, domy zabudowania, nie widać nic. Na przykładu jeszcze podam, pokażę, jak to wygląda od strony na przykład Popłacina. To jest ulica Portowa. No, tu jest biznes, interesy, też migawki, jak ktoś jedzie szybko, to nic nie zauważy, jak wygląda wzgórze Tumskie. Więc tak, jest kiepsko z trzech kierunków, aż do ląda La Jordi. Tumy widać sporadycznie, jak mówiłem, przesłanie roślinność o pięknym. Odnoszę wrażenie, że nikt nie chronił tego widoku. Odsłonięcie widoku na Tumy to długie i żmudne przedsięwzięcie w tej chwili. W pełnej krasie Tumy można podziwiać ze Starego Mostu, a najlepiej z Parku Mościckiego. A właśnie Park Mościckiego jest dla wzgórza Tumskiego miejscem szczególnym. Stąd widać, ja tu Państwu tak to pokażę, to jest na wprost, na wstępie widać po prawej piękny most stary i po lewej elewator w odległości. Ja celowo Państwu pokazuję zdjęcia wykonane sprzed kilku dni, żeby pokazać, widzicie, co tu należałoby zrobić, żeby ten elewator był naprawdę widoczny. Most to się jakoś broni, natomiast tutaj też widzicie, nawet te krzaki budzą pewne wątpliwości, przynajmniej moje. Proszę Państwa, widok dosłownie malowniczy, jak Państwu pokazywałem ten widok na Płock, nawet może wrócę szybciutko. Widok na Płock jest dosłownie malowniczy. Przez Park Mościckiego prowadzą używane szlaki rowerowe do Soczewki Łącka. Obok przechodzą szlaki piesze w tych samych kierunkach. Przez rondo przejeżdża tysiące kierowców i pasażerów. Jak zachęcić ich do zatrzymania się tu na chwilę popatrzenia na wzgórze Tumskie? No, ale proszę Państwa, oni sami już to robią. Sam byłem świadkiem pożywiania się Holendrów podróżujących busikiem. Zatrzymali się tam w tym Parku Mościckiego nad Wisłą, rozstawili stoliki i krzesełka, pojedli, popatrzyli na drugi brzeg i pojechali dalej. Szkoda, że nie mogli skorzystać z toalety czy też z wody bieżącej, stolika, zadaszenia. Warto poprzebywać w parku wakacyjną sobotę czy niedzielę, zobaczyć, jak tu jest duży ruch aktywnych turystów. Chodzą, jadą. Tu są też atrakcje w tym parku, tylko zwrócę uwagę o atrakcje turystyczne w tym parku. Ten dróg, który Państwo widzicie, on pamięta czasy La Jordi. Zostały nam się już tylko dwa drugi w Radziwiu. Ten pamięta czasy La Jordi. Tutaj Państwu pokażę, to jest załącznik do umowy, jak ospisywano z dzierżawcą mostu, który wybudował La Jordi. I ten taki błękitny prostokąt czy kwadracik w prawej dolnym rogu, to jest park angielski. Właśnie za czasów La Jordi wybudował Park Angielski. Oczywiście z tego nic nie pozostało, ale ta pamięć jest bardzo ciekawa.
No i teraz, proszę Państwa, teraz tak, obok tu jest, znaczy tak, w momencie, pamiętaj, Cela Jourdy, po wyżu ten był, on pochodził z Francji, tak dla przypomnienia. Tu jest przyczółek mostu z 1938 roku, będącego arcydziełem sztuki inżynierskiej. Obok jest zasypany stary port. Widać, jak do końca zasypany nadmiarem. My, członkowie Towarzystwa Mierośników Radziwia, mamy pomysł, koncepcję, jak zagospodarować Park Mościckiego, zwiększyć atrakcyjność tłumów Parku Płocka, oczywiście Radziwia. To ma być przede wszystkim miejsce do oglądania wzgórza Tumskiego w cywilizowanych warunkach. Oglądanie wzgórza Tumskiego w cywilizowanych warunkach. Tak wygląda, proszę Państwa, Rondo La Jourdy dzisiaj, czy wczoraj, jadąc od Kutna, czyli mamy z tyłu, tu od tej strony wiadukt. A to jest nasza propozycja, proszę Państwa. Widzicie? Na początek proponujemy odsłonić tłumy. I tu chciałem podziękować mojemu bratu, który studiował architekturę. On mi bardzo pomógł z tym obrazkiem i z pewną koncepcją. Stanisław Osiecki. Zazielenienie parku w dużym stopniu, jak Państwo pochodzicie, jest przypadkowe. Przydałoby się trochę prostych ławek, które można było ustawić na nasypie wału w stronę Wisły, kilka. Ja wczoraj tam byłem, ławeczki dwie są zajęte. Następnie przydatność w wykonaniu, takie proste tylko wymienię niektóre rzeczy, byłaby tablica z panoramą Płocka, na której by były zaznaczone te ważniejsze obiekty. A już nie wracam do tego zdjęcia. Przy schodach na most można dobudować niewielkie tarasiki, tam są takie schody z boku, dla fotografów chociażby. No oczywiście ścieżka rowerowa, bo jak tam popatrzycie, to tych rowerzystów jest mnóstwo. Całą koncepcję naszą przekażemy we właściwe ręce. No i proszę Państwa, ja będę musiał to przeczytać, bo chyba jest to niewyraźnie. W każdym razie 11 czerwca tego roku wybrano w drodze przetargu wykonawcę projektu nowego zagospodarowania parku. To jest zawieszone na stronie internetowej, ale przynajmniej część pozwolę sobie przeczytać, że sugestia jest wytycznej, że tu, żeby była toaleta publiczna o wysokim standardzie, optymalna lokalizacja pod mostem, ławki, część z widokiem na Wisły oraz kosze na śmieci, oświetlenie alejek, miejsc wypoczynkowych oraz rabat do nasadzeń soliderowych, stoliki do gry w szachy, pojemniki z workami na psie odchody, budki lęgowe i koidełka dla ptaków, plac zabaw z elementami wodnymi, tak zwanym wodociąg, źródełko oraz fabryka piasku, tor rurkowy, wifi oraz monitoring. No, nie chciałem Państwa zanudzać, ale fragmencik tylko jeszcze dalej kontynuuję, że alejki dla spacerowiczów powinny być pokryte wodoprzepuszczalną nawierzchnią typu Hens Grant, tor rurkowy, nawierzchnia bituniczna, te dwie funkcje sportowe i wypoczynkowe ze względu na możliwość kolizji powinny zostać bardzo rozdzielone, ewentualnie przeniesione trasy rurkowe na sąsiedniego stoczniowca, bądź połączone w sposób ograniczający wzajemne uciążliwości. Poprowadzenie trasy rokowej po odwiedzie w parku jest rozdzielone i zielenie. Roślinność na terenie parku po przeprowadzeniu inwentaryzacji należy uzupełnić nowymi nasadzeniami w sposób uwzględniający otwarcie widokowe na Wisłę i Wzgórze Tumskie oraz izolację przebiegającej bezpośrednio w sąsiedztwie trasy mostowej. Wskazany byłby montaż instalacji nawadniającej. Należy rozważyć możliwość zaprojektowania iluminacji parku, która mogłaby stworzyć ciekawą ekspozycję od strony Wzgórza Tumskiego. Projektant również przeprowadzi analizy widokowe zarówno od strony Wzgórza Tumskiego, w stronie parku, jak od strony Wzgórza Tumskiego. Celowo tak szybko przeczytałem, żeby Państwo zobaczyli, jak tam jest bardzo wiele różnych rzeczy. Ja mam na koniec kilka pytań. Do radnych Państwa i do Pana Prezydenta pytania natury ogólnej. Czy my musimy zagospodarowywać wszystko teraz, nie pozostawiając nic do zrobienia potomnym? Drugie pytanie, czy stać nas w tej chwili intelektualnie i finansowo, by zrobić to dobrze. Tak jak chociażby most 1938 roku. Pytanie mam do pani Anety Pomianowskiej-Molak, która podpisała się pod wytycznymi. Zleca się opracowanie koncepcji, co i jak ma być zainstalowane. To, co szybko czytałem. Czy nie powinno być odwrotnie? Najpierw koncepcja. To tak, jakbyśmy sprzedawcy samochodu przedstawili, jakie ma być wyposażenie samochodu i następnie poprosili go, by nam doradził, do czego ten samochód ma służyć. Czy nie potrafimy sami opracować koncepcji, Państwo radni, Urząd Miasta, Płocka organizacja turystyczna, organizacje społeczne? Za opracowanie koncepcji zapłacimy prawie 100 tysięcy złotych. Tam jest, nawiasem jest drobny błąd w tych wytycznych, ale... Proszę Państwa, teraz do autora, czy autorów tego pomysłu,
tej koncepcji zagospodarowania, która ma być projektowana. Skąd się wziął pomysł na stoliki do gry w szachy? Skąd się wziął pomysł na tor rolkowy? Chociażby w Radziwiu to jest niedokończony jeden tor, zaplanowany drugi, to byłby trzeci już tor rolkowy. Czy mają sens poidełka dla ptaków tuż nad Wisłą? Kto będzie uzupełniał wodę w tych poidełkach? Rozmawiałem z ornitologiem, więc na przykład twierdzi, że z ciekawości, bo tam też wątek jest od izolowania jezdni, że ptaki się przyzwyczaiły już tak, czy wyściczały ptaki, przyzwyczaiły się do ludzi, do hałasu, że ptakom hałas nie przeszkadza. No i mam prośbę taką, jeśli Państwo przyjmiecie naszą koncepcję, to prosimy o zaoszczędzone te pieniądze na tym projektancie, przekazać na dokończenie skateparku w Parku Grumackim w Radziwiu. Ponieważ projekt jest dopracowany, to z pewnością będzie to kolejna atrakcja miasta Płocka. Za Wasze kadencje, proszę Państwa. Ja bardzo dziękuję.